Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dałeś nam przykład, o Jezu, 40 dni umartwienia. Aby w nas ducha odnowić, wymagasz postu i skruchy. Stań więc spośrodku Kościoła i spójrz na jego pokutę. Ciebie pokornie prosimy, byś przez nią z grzechu nas obmył. Zło popełnione w przeszłości niech Twoja łaska zniweczy. Chroni nas od dalszych upadków i otocz swoją opieką. Daj przez doroczną pokutę dostąpić win odpuszczenia, byśmy z radością czekali na światło nocy paschalnej. W Trójcy jedyny nasz Boże, niech Ciebie wszechświat wysławia. Pieśń nową Tobie śpiewamy, za odrodzenie przez łaskę. Amen. Ci, którzy we łzach sieją, rządzi będą w radości. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Mówiono wtedy między narodami: wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła. Odmień znowu nasz los, o Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Niech Pan wspiera naszą pracę i zawsze czuwa nad nami. Jeśli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą, którzy go wznoszą. Jeżeli miasta Pan nie strzeże, daremnie czuwają straże. Daremne jest wasze wstawanie przed świtem i przesiadywanie do późna w nocy. Chleb spożywacie zapracowany ciężko, a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych. Oto synowie są darem Pańskim, a owoc łona nagrodą. Jak strzały w ręku wojownika, tak synowie zrodzeni w młodości. Szczęśliwy człowiek, który nimi napełnił swój kołczan. Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał ze swymi nieprzyjaciółmi w sądzie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Pan wspiera naszą pracę i zawsze czuwa nad nami. Chrystus pierworodny z całego stworzenia ma pierwszeństwo we wszystkim. Z radością dziękujcie Ojcu, który was uczynił godnymi uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł nas do królestwa swego Syna umiłowanego. W Nim mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym z całego stworzenia, bo w Nim wszystko zostało stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony,
czy panowania, czy zwierzchności, czy władzę. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i w Nim wszystko ma istnienie. On jest głową ciała, czyli Kościoła. I On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, by sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Bóg zechciał bowiem, by w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą, to co na ziemi i to co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chrystus pierworodny z całego stworzenia ma pierwszeństwo we wszystkim. Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy, jako nienaganne dzieci Boże. Wołam do Pana, zmiłuj się nade mną. Wołam do Pana, zmiłuj się nade mną. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie. Zmiłuj się nade mną. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Wołam do Pana, zmiłuj się nade mną. Kto zachowuje przykazania Pańskie i uczy je wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Kto zachowuje przykazania Pańskie i uczy je wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Uwielbiajmy Boga Wszechmogącego, który rządzi światem. On wie o wszystkim, co jest potrzebne Jego ludowi, ale pragnie, byśmy troszczyli się najpierw o Jego Królestwo. Dlatego wołajmy do Niego. Niech przyjdzie Twe Królestwo i Jego sprawiedliwość. Ojcze Święty, Ty nam dałeś Chrystusa jako naszego pasterza. Czuwaj nad pasterzami i nad ludem im powierzonym, aby owczarnia nie była pozbawiona opieki pasterzy, a pasterzom nie zabrakło posłuszeństwa owczarni. Niech przyjdzie Twe Królestwo i Jego sprawiedliwość. Spraw, aby chrześcijanie z braterską troskliwością opiekowali się chorymi i świadczyli w nich przysługę Twojemu Synowi. Niech przyjdzie Twe Królestwo i Jego sprawiedliwość. Niechaj ci, którzy teraz nie wierzą w Ewangelię, staną się członkami Twojego Kościoła i przez dobre czyny
budują go w miłości. Niech przyjdzie Twe królestwo i Jego sprawiedliwość. Okaż nam grzesznym swoje przebaczenie i pojednaj nas z Twoim Kościołem. Niech przyjdzie Twe królestwo i Jego sprawiedliwość. Spraw, aby zmarli przeszli do życia wiecznego i przebywali z Tobą na zawsze. Niech przyjdzie Twe królestwo i Jego sprawiedliwość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Miłosierny Boże, spraw, abyśmy odnowieni na duchu przez 40-dniową pokutę i karmieni Twoim Słowem, całym sercem oddali się Tobie i zgodnie zanosili do Ciebie wspólne modlitwy. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.